Jak trzeba, to trzeba. Native ISO. Fotografować pejzaże miejskie i o której godzinie najlepiej fotografować. Oto przedmiot dzisiejszego nagrania i wybraliśmy dzisiaj absolutnie fantastyczną miejscówkę, czyli przepiękne Porto w północnej Portugalii. Mamy tutaj widok na słynny most w Porto, oczywiście na Ribeirę, na której sobie pływają łodzie, które teoretycznie pełne są wina Porto, ale w praktyce oczywiście wszystkie winiarnie są po stronie Gaii, bo nie wiem, czy wiecie, że po tej stronie to jest Porto, a po tamtej stronie jest Gaia. Vila Nova da Gaia dokładnie, więc taka jest nasza lokalizacja. Więc przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć, o której godzinie najlepiej fotografować pejzaże miejskie. I dlaczego mówię najlepiej? Dlatego, że od lat wraz z małżonką podróżowaliśmy po całym świecie i wykonywaliśmy w różnych miastach zdjęcia. I te, które sprzedają się najlepiej w bankach zdjęć, to te zdjęcia, które wykonane są w konkretnej porze, ale o tym powiem Wam po tym, jak zrobimy wstęp techniczny. Mamy tutaj z nami Canona R6 Mark II. Mamy też bardzo fajny, lekki, kompaktowy, szerokokątny zoom 14-35. Bardzo lubię te zoomy o świetle f4, bo tyle nam w zupełności wystarczy. Jeżeli mówimy o świetle, to od razu Wam powiem, jakie są tutaj ustawienia podstawowe. Jeżeli chodzi o przysłonę, cokolwiek między 11 a 16, dlatego że w momencie, jak zapalą się lampy w mieście, to 11, przesłona powyżej 11, między 11 a 16 powoduje, że powstaje taka gwiazdeczka piękna. I tego akurat chcemy, czyli te gwiazdeczki tam, gdzie są światła elektryczne. Czekajcie, zrobię zdjęcie. Czyli przysłonę pamiętamy. Jeżeli chodzi o szerokość, nie jestem na 14, jestem mniej więcej na 16. Chciałem tylko tyle zobaczyć w tym kadrze. Jeżeli chodzi o autofokus, to mam go wyłączony, ponieważ mam na statywie i fotografuję bardzo konkretną scenę. Nic tu się akurat, jeżeli chodzi o autofokus, nie zmienia. Więc szkoda baterii i szkoda, żeby czasami autofokus nas po prostu wybujał, więc użyłem fokusa manualnego. Jak to zrobiłem? Oczywiście wiadomo, pokrętłem. Tutaj, jeżeli chodzi o Canona, mamy lupkę, dzięki której możemy sobie przybliżyć i dokładnie ustawić ostrość manualną. Jeżeli chodzi o ISO, mamy ISO 100, to bardzo ważne, nie potrzeba nam ze względu na to, że mamy statyw wyższego ISO, nie musimy utrzymać tego wszystkiego z ręki. Jeżeli chodzi jeszcze o jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny parametr, to mamy tutaj samowyzwalacz, dwusekundowy wyzwalacz, czyli od momentu naciśnięcia mija raz, dwa, bam, zdjęcie. To bardzo ważne, dzięki temu, że mamy dwusekundowy wyzwalacz, unikamy wszelkiego rodzaju poruszeń aparatu. Mimo zastosowania statywu, przy dłuższych czasach, jeżeli poruszymy aparatem, to zdjęcie już nie będzie idealnie ostre, a tutaj w przypadku tego typu fotografii chcemy perfekcji technicznej. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o technikalia, naprawdę nie ma specjalnie wiele do zapamiętania, a teraz będziemy robić zdjęcia i pokażemy Wam, jak zmienia się ta scena, jak zmienia się to światło. I już trochę wcześniejszych zdjęć Wam pokażemy i trochę późniejszych zdjęć pokażemy i zobaczycie kolejne nagranie już z tego dokładnie momentu, o którym mówię, dzięki któremu można zrobić najpiękniejsze zdjęcia, bez względu na to, gdzie jesteście, czy to jest Nairobi, czy Ljubljana, czy Nowy Jork, tak jak w naszym przypadku, zrobicie naprawdę idealne fotki dokładnie o tym czasie. Kolejną rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, bardzo ważnej, zanim przejdziemy do tej idealnej godziny na fotografowanie pejzaży miejskiej, poczekajcie, bo się znowu zrobiło inne światło, więc chcę Wam pokazać kolejny etap, jak się zmienia to światło nad miastem, jest to, żeby wybrać właściwą lokację. Dzisiaj mieliśmy z tym naprawdę niezłą zagwózdkę, ponieważ jeżeli chodzi o Porto, to tych miejscówek, z których można fotografować to miasto, jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy wybraliśmy dobrze. Wybraliśmy lokalizację inną niż ostatnim razem fotografowałem. Możecie zobaczyć na przebitkach tą inną lokalizację z tamtej strony, z punktu widokowego na samej górze. Natomiast bardzo ważne jest to, że wcześniej w internecie wraz z redaktorem Krzysztofem, który jest za kamerą, sprawdziliśmy najlepsze miejscówki, z których można fotografować pejzaż w Porto. Ponieważ nie tylko technikalia, nie tylko odpowiednia godzina, ale też odpowiednie miejsce odgrywa rolę w idealnej fotografii pejzażu miejskiego. Właśnie szukam jednej z takich miejscówek i pomyśleliśmy sobie, że bardzo fajnie będzie się z Wami podzielić tym, gdzie szukamy najlepszych miejscówek tutaj w fotoformie, czy w ogóle fotografowie, gdzie szukają najlepszych miejscówek do fotografowania. Jest kilka sposobów. Jednym z moich ulubionych jest to, że wchodzę na Shutterstock albo na Adobe Stock i wiem, gdzie stokowi fotografowie ustawiali swoje aparaty. Znając trochę topografię już miasta, mogę ocenić, skąd fotografowali za pomocą Google Maps.
Samo Google Maps też jest świetnym sposobem na określenie, gdzie są najfajniejsze miejscówki, ponieważ Google Maps ma bardzo często zaznaczone punkty widokowe i osoby, które były tam z telefonami komórkowymi, wykonały jakieś przybliżone mniej więcej zdjęcia z tamtego miejsca. To kolejny sposób. Świetnym sposobem jest też przeczesanie blogów, na przykład Best Insta Spots albo najlepsze spoty na Instagrama. Best Insta Spots Porto. Piszemy to w Google, mur beton, wyskakuje nam 15 albo 10 albo 8 najlepszych miejscówek tego typu. Jeszcze jedną metodą oczywiście jest Instagram i szukanie po hashtagach. To jest akurat najmniej preferowana przeze mnie metoda, ale wiem, że wielu z Was też ją stosuje i można świetnie z tego typu metod skorzystać. Jeżeli kojarzycie jeszcze inne metody znajdowania najlepszych miejscówek, piszcie w komentarzach poniżej, a my przechodzimy teraz do punktu najważniejszego, czyli dokładnie o której godzinie należy fotografować piękne pejzaże miejskie. Okej, za nami jak widzicie Porto, oczywiście nic się nie zmieniło, jesteśmy dalej tutaj, ale co bardzo ważne, zapalają się powoli światła miejskie. Ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym zrobimy to nasze idealne zdjęcie. Złota godzina już powoli odchodzi w niepamięć, powoli, i zaczyna się niebieska godzina. I pewnie mówicie, no na pewno facet zrobi w niebieskiej godzinie. Nie, nie, nie. Jest jeden bardzo konkretny moment, w którym wykonamy to zdjęcie, ale o tym jeszcze za chwileczkę, wytrzymajcie z nami chwilkę. Natomiast już coraz ładniejsze te kadry są, zresztą czekajcie, zrobię kolejną foteczkę. Już się robi właściwie, ale to jeszcze nie jest to. Także wyczekajcie. W następnej części tego nagrania już powiemy dokładnie, o której godzinie należy nacisnąć ten tutaj właśnie guzik, żeby mieć idealne zdjęcie. Trochę to przewidziałem, bo znam Porto i kocham Porto i byłem tu już wiele razy z przyjaciółmi, właśnie z Krzychem, czy z moją rodziną i tak dalej. I wiem, że Porto ma jedną wadę. Pomimo, że jest fantastycznym do zdjęć miejscem, światła uliczne nie zapalają się synchronicznie. Na przykład w przypadku tych wcześniej wspomnianych zdjęć właśnie z Nairobi, Nowego Jorku czy Lubliany, moich ukochanych, takich trzech właśnie pejzaży miejskich, tam światło włączyło się o dokładnie konkretnej godzinie, a w Porto właśnie tak nie jest. I co więcej, Krzychu mówił, że panowie coś jeszcze wczoraj na moście naprawiali. Zakładam, że to był João i Francisco. I może nie naprawili tych świateł, więc mogą się nie włączyć. Ale sztuką całą zrobienia idealnego pejzażu miejskiego jest to, żebyśmy nacisnęli migawkę dokładnie w momencie, kiedy włączają się światła miejskie. W przypadku Porto nie jest to synchroniczne, więc jeszcze czekamy, ale nie można tego zrobić za późno. Czyli jak już jest pełna iluminacja, ale wszystko wokół jest ciemne, na niebie nie ma nic, w tym momencie jest już po prostu po ptokach. Mówię w zasadzie nomen omen, bo to mnóstwo jest mew, więc jest po ptokach. Po prostu niczego nie widać. Są tylko światła miejskie, reszta ginie w smole. Więc chcemy wyczuć ten moment, kiedy dostatecznie dużo jest tych świateł, a cały ambient, jeszcze całe to światło, jeszcze naturalne, występuje. I to jest ten moment, w którym chcemy nacisnąć migawkę. To jest ten magiczny moment, w którym się robi najlepsze zdjęcia miasta. I sami zobaczycie teraz na zdjęciach, ja zresztą nacisnę kolejny raz migawę. Sami zobaczycie, teraz mam naświetlanie pół sekundy. Sami zobaczycie, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze poczekamy chwilkę. Także zapraszam do następnego cięcia. Po następnym cięciu będzie ten właściwy moment. Ba. To jest ten moment, na który czekaliśmy przez całe to nagranie, czyli krótko rzecz mówiąc, idealny moment. Sami zobaczcie, nawet na tym nagraniu samej, jak to nazywamy, gadki, jest tak, że jeszcze widać coś na niebie, jeszcze jest jakiś walor, jeszcze coś widać na wodzie, nie tylko odbicie elektrycznego światła, ale widać też jakby zarysy tych łódek i tak dalej, a światło elektryczne już się pięknie świecą. Niestety João i Francisco wyraźnie nie naprawili mostu, więc mamy kompletnie niepełną iluminację, natomiast na innych zdjęciach tego mostu z tej wieczornej pory możecie zobaczyć, że w pełnej iluminacji oczywiście wygląda to nieco bardziej spektakularnie, ale sami zobaczcie, przyciskam teraz przycisk migawki i my tu jeszcze po nagraniu trochę z Krzyśkiem posiedzimy i pokażemy Wam, jak źle to wygląda, kiedy właściwie światło już jest zupełnie, jakby te słoneczne nie występuje, nie ma tego oświetlenia, jak to się mówi, z amerykańskiego, ambientowego, tylko jest i wyłącznie światło elektryczne. To już jest za późno, tego nie chcemy robić, to jest pozamiatane po prostu. Czyli jeszcze raz po tych właśnie, wiecie o co chodzi, po mewach, po ptakach. Czyli jeszcze raz, dokładnie w momencie, kiedy zapalają się światło elektryczne, chcecie tam być i te 15 minut po zapaleniu świateł elektrycznych to są Wasze kluczowe momenty, żeby zrobić idealne zdjęcia pejzażu miejskiego,
które teraz na przebitkach możecie zobaczyć, jak po kolei zmienia się to światło, jak fantastycznie to wygląda, jak możecie sobie obserwować, jak kolejne stadia tego zachodu słońca powodują, że ta scena jest zupełnie inna, aż w końcu jest już za ciemno, tylko elektryczne światła odgrywają rolę i to już jest za późno i wiele z Was może się skusić gdzieś tam, o, chcę zrobić to zdjęcie teraz, bo są te piękne światła. Ale jeśli jest za późno, to jest za późno i trzeba poczekać na następny dzień, rano sobie zjeść pasztelkę, wypić kawkę i zapolować na to zdjęcie właściwe dnia następnego. Widzimy się w następnym nagraniu. Słuchajcie, nie zapomnijcie o komentarzach, łapkach w górę. Zapraszamy oczywiście do salonu Fotoformy zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. I widzimy się w następnym nagraniu. Cześć!